bardzo serdecznie witam wszystkich przybyłych gości. Bardzo się cieszę, że jesteście Państwo dzisiaj z nami. Drodzy Państwo, święta wielkanocne to czas, który możemy poświęcić naszym najbliższym, naszym rodzinom, przeżywać z nimi tą radość ze świątecznych dni w atmosferze wzajemnej miłości i to czas, który również pozwala nam, abyśmy na chwilę chociaż się oderwali od tych codziennych naszych obowiązków. Chciałbym Państwu życzyć i sobie również, aby właśnie w czasie tych świąt, abyśmy zostali obdarzeni wieloma dobrymi przeżyciami, dobrymi emocjami i abyśmy po tych świętach wrócili do codziennych obowiązków wypełnieni optymizmem. Święta wielkanocne uświadamiają nam, że właśnie Jezus obiecał nam, że nie zginiemy, że po prostu nie stracimy swojego życia, przynajmniej w tym wymiarze wieczności. I stąd właśnie krzyż, i stąd zmartwychwstanie. I czerpmy z tej prawdy dużo, dużo nadziei, dużo radości dla nas, dla naszych rodzin, dla naszego klubu. I właśnie ta obietnica jest wypełniona. Ona się jakby gdzieś tam pojawia w Starym Testamencie, a wypełnia się właśnie poprzez to misterium Paschalne. Tego Państwu życzę, tej radości, a także, żeby się wszystkie jakieś nadzieje spełniały, żeby ten czas był takim czasem, no także oderwania się od różnych codziennych problemów, trudności, żeby był czasem pokoju w świecie, w którym tego pokoju coraz bardziej brak, żeby ten pokój był udziałem Waszych serc, Waszych rodzin, no i żeby ten pokój był udziałem też naszego klubu, nie tylko w czasie wielkanocnym, ale także w czasie tym poświątecznym, kiedy pewnie po chwilach oddechu, myślę, że dobrze się złożyło, że reprezentacja wzięła na siebie ten ciężar, żeby w święta grać i trenować, a kluby mają wtedy wolne. Jeśli się tak stało to dobrą praktyką, to tylko można by przyklasnąć. No ale ten czas poświąteczny na pewno też nie będzie łatwy i pewnie też będziemy się emocjonować po świętach, no, z powrotem tą codziennością. Oba nasz była przeniknięta tą większą nadzieją, tym pokojem w naszych sercach, tą większą wiarą. Wszystkim szczęść Boże i te życzenia także przekazuję od księdza biskupa Mariana, który nie mógł być, bo za chwilę będzie prowadził drogę krzyżową ulicami miasta.